Avon kupowanych jest 12 flakonów perfum. To dlatego, że nasze perfumy kreowane są przez wybitnych mistrzów perfumiarstwa. Przez te sławy, które pracują również dla największych marek, prestiżowych marek perfumeryjnych. I właśnie dlatego Polki kochają perfumy Avon. Ze względu na piękne nuty zapachowe, ze względu na doskonałą jakość, trwałość, ale również i bardzo atrakcyjne ceny. A nasze perfumy można kupić w katalogach Avon i właśnie dzięki tej naszej silnej marce, silnym zapachom jesteśmy numerem 2 na polskim rynku w tej kategorii. A dzisiaj mam niezwykłą przyjemność przedstawić Państwu nowy zapach, który wchodzi do naszego portfolio, Avon Luminata. Jest to zapach absolutnie niezwykły, piękny dla wyjątkowych kobiet, które olśniewają swoją urodą, wewnętrznym blaskiem, stylem. I również tak piękna jak Luminata jest nasza ambasadorka. To kobieta niezwykła, topowa gwiazda. A już za moment zobaczycie ją Państwo w absolutnie niezwykłej, magicznej kampanii. Kampanii pełnej światła i blasku, tak jak właśnie tutaj dzisiaj. Kampanii przygotowanej przez mistrza fotografii Marcina Tyszkę. Pracujemy z najlepszymi, pracujemy z topowymi gwiazdami i chcemy właśnie przez to, dzięki temu Państwa cały czas zachwycać i inspirować. Mam nadzieję, że dziś zarówno naszym nowym zapachem Avon Luminata, jak i naszą wspaniałą ambasadorką i kampanią zachwycimy Państwa. Ale to oczywiście nie koniec, bo chcemy te plany kontynuować i cały czas w najbliższych miesiącach również Państwa zachwycać naszymi nowościami, naszymi gwiazdami i kampaniami. Także dziękuję bardzo. Barbara Grosikowska, dziękujemy za to cudowne wprowadzenie. Obiecywałem Państwu artystyczne elementy i takowy nastąpił właśnie teraz. Mamy dla Państwa gościa, który gwiezdny pył wyczarowił. Jest speed painterem, ale jak ta materia się kształtuje na płótnie, tego nie wiem. Vladir to jego imię, pseudonim artystyczny, a jakie są jego umiejętności i możliwości, przekonamy się wspólnie. Państwo gotowi? Proszę bardzo.
Vladi, drodzy Państwo, i zakładam Wasze wielkie brawa, które teraz będzie słychać, bo wcześniej była muzyka, a niestety był cudowny performance, cudowny polki. Ambasador, Państwo się domyślacie, dodatkowo cała blasku i błysku, dokładnie tak, jak trzeba. Dziękujemy bardzo. Szacun. Muszę Państwu zdradzić, że przez chwilę myślałem, że tak, to ja mogę też z moimi synami pomajstrować czarne na czarnym i... No, ale potem sytuacja się zmieniła. Lali, bardzo dziękujemy, wielki szacunek. Cudowny performance. Tak, prawa są jak najbardziej wskazane. Performance, o którym trzeba myśleć, że niełatwo byłoby lepsze wprowadzenie dla tego momentu i dla tej ambasadorki. Małgorzata Rodzenek-Majden, drodzy Państwo, to jej nazwisko, a on zostawia jej cech i kobiecych elementów, można by mówić długo. Dla mnie to po prostu fajna, równa kobieta. Dla innych kobieta, która wchodząc zawsze robi inne wrażenie. Pewnie nie inaczej będzie tym razem. Małgosiu, zapraszamy. I oto ona, a to mam nadzieję Państwa brawo, które pięknie proszę. Pomyślałem, że przywitam się po warszawsku, wiesz jak to jest? Pięknie wyglądasz. Ale dodam też od siebie, wyglądasz olśniewająco i jak milion dolarów, to tak bardziej pojaniakowa brzmi. Tak wygląda milion, a tak 5000, ale złotych. Dobry zestaw mamy dla Państwa. Najlepszy. Żarty żartami. Pozwoliłem sobie na nie, żebyś mogła się z Państwem oswoić, spojrzeć Państwu w oczy i złapać ten pierwszy oddech, bo to jest zawsze wyjątkowy moment wyjść przed publiczność. To teraz już wiem, że mogę rozpocząć naszą rozmowę. Zacznijmy od small talku, który trudno sobie wyobrazić inaczej niż od pytania, jakie to uczucie być ambasadorką marki Avon? Drodzy Państwo, po pierwsze bardzo się cieszę, że Was tutaj widzę. Dzień dobry. Cieszę się, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. To duża radość i honor móc dołączyć do tak wspaniałego grona ambasadorek firmy Avon. Bardzo dziękuję. Ja mogę tylko powiedzieć, witamy na pokładzie. Brawa są jak najbardziej wskazane. Nie musicie się Państwo kreplować, oszczędzać. To jest zasadny element każdego spotkania, tego z całą pewnością. Ja jestem przygotowany, więc wiem kilka rzeczy. Wiem też, że miałaś mnóstwo przyjaciół, przyjaciółek, które zajmowały się dystrybucją, polecaniem świetnych produktów. No więc Avon, jesteś za pan prawdopodobnie. To prawda, ja skończyłam szkołę baletową i szkoła baletowa to jest takie miejsce, w którym oczywiście nie wolno nam było się malować, nie wolno nam było za bardzo ekspresyjnie podkreślać swojej urody, ale pielęgnacja to była taka rzecz, na którą zwracałyśmy ogromną uwagę. I już wtedy oczywiście kosmetyki Avon nam towarzyszyły. Wiesz, to jest historia, firma z ogromną historią i to jest naprawdę ogromna radość tutaj, że możemy się wszyscy razem właśnie przy tej okazji spotkać. To powiem Ci, bo Ty tego nie wiesz i Państwu też zdradzę. Ja funkcjonowałem na tak zwanym zapleczu, mogę też przeszpanować, że znam zagraniczne słowo backstage'u i nagle organizatorzy wpadli i mówią, słuchajcie, krzeseł brakuje, a Wy proszę, weźcie moje, pomogę Wam zanieść jeszcze to i to. Chodzi o to, że dziękujemy Państwu, że Was jest tyle. Bardzo nam miło. Małgosia Rodzenek-Majden, porywam Cię na górę. Proszę. No bo czas porozmawiać o konkretach. Luminata to jest ten konkret. To jest dobry moment, żeby porozmawiać o zapachu, który sygnujesz swoim nazwiskiem, swoją twarzą, swoją osobą. Jestestwem wreszcie. Przede wszystkim piękna nazwa, Luminata, lśnij, olśniewaj. To jest coś, co
każda kobieta chce robić. Są takie kobiety, które wchodzą i od razu skupiają na sobie uwagę i tak naprawdę takich jest dużo więcej. Olśniewaj, wyglądaj pięknie, tak jak pięknie wygląda butelka, która inspirowana jest kształtem kryształu. To na pewno będzie ozdoba każdej toaletki czy szafki w łazience. A zapach o delikatnej, ale ulubionej przeze mnie nucie peonii. Jest jeszcze wanilia, jest jeszcze gruszka. To jest taki zapach, który każda nowoczesna kobieta na pewno doceni. O tym blasku, o tym momencie spojrzeń, które pojawiają się, gdy wchodzi ktoś, kto jest intrygujący, niezwykły, gdzie te wszystkie elementy, jak estetyka, piękno zewnętrzne, łączą się z osobowością. Nie ukrywajmy, ty tak masz. I gdziekolwiek się nie pojawisz, robisz totalne zamieszanie. Chciałam, że użyjesz słowa zamieszanie. Ale w tym cudownym sensie takiego zainteresowania i zgiełku. To jest tak, że bardzo wiele kobiet ma taką przypadłość, taką cechę, że budzi zainteresowanie. Faktem jest, że cieszy mnie to, że mogę budzić to zainteresowanie właśnie w związku z wspaniałą współpracą, jaką rozpoczęłam z marką Avon. Przejdźmy do konkretów, żeby Państwo mieli szansę zobaczyć te konkrety. To są oczywiście obrazy, które przemawiają do wyobraźni najbardziej, bo wszystko, co mówimy do Państwa, ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia współpracy i tego wszystkiego, co za chwilę Państwo zobaczycie. Czas na spot reklamowy, poproszę o jego prezentację. Delikatna, romantyczna Małgorzata. Niezwykle miło wspominam współpracę z Marcinem Tyszką, który jest twórcą całej oprawy graficznej i który ten spot wykonał. To jest profesjonalista absolutny i praca z nim to naprawdę ogromna przyjemność. To co niezwykłe w przypadku Marcina to jego gigantyczne doświadczenie na rozmaitych rynkach, ale też nieustanne rozwijanie się, bo to już nie tylko zdjęcia, żeby Państwo wszyscy dobrze zrozumieli, ale to także reżyseria obrazu i tego wszystkiego, co mieliśmy okazję zobaczyć przed chwilą. Marcin, oprócz tego, że patrzy obrazami, on tak naprawdę każdą sytuację rozkłada właśnie na ciąg postępujących po sobie obrazów. Jest niezwykle sprawnym reżyserem. Naprawdę praca z nim, bo praca na planie może być lepsza, może być gorsza. Tutaj była perfekcyjna. Ja sobie jeszcze pomyślałem o różnych planach, ale nie o moje spostrzeżenia tu chodzi, więc zobaczmy, drodzy Państwo, jak wyglądały kulisy tego wszystkiego, co śmiało można nazwać wielką produkcją. Jak Państwo widzieli, naprawdę bawiliśmy się bardzo dobrze, były piękne lokalizacje i pogoda też nam dopisywała. To co niezwykłe, to że te lokalizacje, ustawione światła można było wykorzystać do spójnego projektu w całości, a więc nie tylko zdjęcia, ale i materiały wideo, obraz są spójne także ze sprawą łączącej to wszystko osoby, nie tylko Małgosi, Małgorzaty, ale też i Marcina. Chciałam powiedzieć Radosława przez moment.
Ale Radosław pewnie był na planie. Był, ale tak jakoś, wiesz, tą Małgorzatą wyciągnąłeś ten temat. Drodzy Państwo, my się bardzo cieszymy, że tutaj jesteście. To jest dla nas bardzo duży dzień, to jest dla nas ważny dzień. Ja widzę wśród Was bardzo wiele znajomych twarzy i cieszę się, że będziemy mogli już po części oficjalnej porozmawiać o tym wszystkim, co się działo. Drodzy Państwo, pozwólcie, że teraz Ewę Grzech, menadżera do spraw komunikacji Avon, zaprosimy, opowie nam w detalach, ze szczegółami wszelkimi o nowym zabawie. Zapraszam. Zapraszamy. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna kreacja. Bardzo dziękuję. Twoja również. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę opowiedzieć o naszym wyjątkowym zapachu dzisiaj. Został on stworzony przez mistrza perfumiarstwa, Maurice Roussela. I jest to taka bardzo, właśnie jak już Małgosia powiedziała, zachwycająca, magnetyzująca kompozycja kwiatowo-owocowa, która sprawia, że każda kobieta po prostu musi błyszczeć. W nucie głowy znajdziemy soczystą gruszkę, malinę, nuta serca, to jest istny koktajl kwiatowy, mamy tam białą peonię kryształową, mamy tam magnolię, która jest afrodyzjakiem bardzo znanym. Jest także irys i to pięknie przemienia się w ciepłą podstawę, właśnie piżmową, z nutą wanilii z Madagaskaru, która daje takie lekko słodkawe, bardzo kobiece wykończenie. Wanilia to też jest znany afrodyzjak, więc jak Państwo widzą, kobieta po prostu musi błyszczeć i przyciągać spojrzenia, kiedy pachnie luminatą. Czyli nie tylko błyszczy, nie tylko przyciąga spojrzenia, ale jeszcze jest stworzona do miłości. Jest. To wszystko zachwycające, już za chwilę Państwo będziecie mogli to zweryfikować osobiście. To co niezwykłe w przypadku tego zapachu, a słyszałam, to jego trwałość. Tak, to prawda. Trwałość tego zapachu jest obliczona na nawet 8 godzin. Oznacza to, że nie musimy co chwilkę sięgać do torebki. Wystarczy, że skroplimy się kilkoma kropelkami przed wyjściem i będzie wspaniale. Tak, luminata zawdzięcza to właśnie swojej bogatej kompozycji nut. Przez cały dzień ona uwalnia stopniowo swój zapach. Najpierw czujemy te bardziej owocowe nuty, potem kwiatowe, aby na końcu mieć na skórze takie zmysłowe wykończenie. I tak jak Małgosia powiedziała, nie trzeba tego zapachu odświeżać, chociaż bardzo by się chciało, bo to prawda. Przepiękna buteleczka, muszę powiedzieć, i to jest coś, co robi ogromne wrażenie. To jest taki piękny przedmiot, którym lubimy się otaczać. Każda z nas lubi mieć rzeczy, które po prostu ładnie wyglądają. I tutaj faktycznie to jest taka rzecz, co do której chce się wracać, chce się dotykać, chce się patrzeć. I chce się też innym ludziom ofiarować, bo to trochę dwa w jednym. Coś, co jest estetyczne, coś, co przy okazji ma to drugie niezwykłe dno i głębie. Ja już swoim przyjaciółkom i koleżankom dałam i muszę Wam powiedzieć, że nawet osoby sceptycznie nastawione na początku powiedziały: słuchaj, to jest naprawdę bardzo dobry produkt. Komu w prezencie w takim razie dasz w nadchodzącej przyszłości, bo koleżanki potestowały, ale dla kogo to jest zapach? Dla jakich kobiet? To jest zapach dla kobiet dynamicznych, energicznych, ale takich, które nie wstydzą się i nie boją się swojej kobiecości. To jest zapach dla kobiet szczęśliwych, uśmiechniętych i dla takich, które chcą, żeby ich kobiecość była tym zapachem podkreślona. Luminata idealnie się do tego nadaje, bo każda z nas chce śnić, przyciągać spojrzenia, być szczęśliwa i kochana. Panie Ewo, to ostatnie informacje, te takie kluczowe z punktu widzenia dostępności. Koleżanki Małgosi już miały okazję spróbować, kiedy wszyscy będą mieli okazję zweryfikować, nabyć, cieszyć się tym zapachem. Zapach Luminata będzie dostępny już od 27 września u konsultantek Avon w katalogu 14. Bardzo byśmy chcieli zobaczyć ten katalog. O, jest. Będzie dostępny właśnie 27 września u konsultantek Avon na stronie
avon.pl, a także w naszej nowej aplikacji i katalogu, dzięki której można w bardzo łatwy sposób złożyć zamówienie u swojej konsultantki. 50 ml w cenie 69,90, także jak widać bardzo atrakcyjna cena, jak na światowej sławy twórców perfum, którzy są znani z takich na przykład jak Donna Karan New York Be Delicious czy Gucci Envy, a tutaj mamy Avon Luminata stworzona przez tego samego perfumiarza w atrakcyjnej cenie. Ale Państwo będą mogli już teraz zobaczyć. I z bardzo atrakcyjną ambasadorką. Małgorzata Rozenek-Majdan, Ewa Grzech, bardzo Wam, drogie Panie, dziękujemy. Państwo mogą podziękować najlepiej, bo brawa. Drodzy Państwo, jeszcze raz tak oficjalnie chciałam Wam podziękować za przybycie tutaj do nas. Bardzo się cieszę, że przybyliście tak licznie i mam nadzieję, że teraz porozmawiamy sobie już bardziej prywatnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ewo, dziękuję Oliwier. To zawsze ogromna przyjemność móc z Tobą pracować. Dla mnie to mega przyjemność również i zaszczyt. Dziękuję uprzejmie ambasadorce, naszym prelegentom. I przede wszystkim dołączam się do podziękowań Małgosi i dziękuję Państwu, bo to tylko...